Witam serdecznie. Ja miałem przyjemność prowadzić sesję Drogi do Innowacyjnej Polski. Maciej Dzierżanowski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. I nasza dyskusja jakby też potwierdziła to, że to, co jest najważniejsze w dyskusji o innowacyjności, to jest dyskusja o ludziach, o postawach, ich motywacjach. I to jest najważniejsze do tego, żeby iść w tą stronę zmieniania Polski. I do tego potrzebne są na pewno marzenia i aspiracje. Często mamy, może ich nie brakuje. One się gdzieś rozbijają o trudności otoczenia, o otoczenie, które nie jest sprzyjające, które buduje pewne bariery, często o niesprawną administrację. I te rzeczy na pewno trzeba zmieniać, poprawiać, trzeba jakby też skończyć z tym zjawiskiem akceptowania byle jakości w otoczeniu. Ale też ważne jest to, żeby budować pewne zaangażowanie, budować pewną wspólnotowość. To powoduje, że zaczynamy dostrzegać pewne problemy i chcemy je rozwiązywać. Jeżeli mamy właśnie tą wolę rozwiązywania problemów, to w ten sposób, jeżeli to realizujemy, to rzeczywiście dokonujemy zmian, realizujemy tą strategię innowacyjności. Trzeci czynnik, który też był pokazany jako istotny, to jest ta pewna bariera zaufania, komunikacji, którą rzeczywiście musimy przezwyciężać, bo bez tego tworzenie innowacyjnych rozwiązań, zwłaszcza na tym wyższym poziomie, gdzie jest wymagane angażowanie różnych zasobów, nie będzie możliwe. I tu jest jakby olbrzymie wyzwanie zmiany w tym zakresie, które musi być kierowane jakby i zarówno do administracji, która musi w pewnym sensie otworzyć się, wyciągnąć rękę do partnerów społecznych, do organizacji pozarządowych, na przykład w zakresie innowacji społecznych, ale to jest także wyzwanie do edukacji, żeby kształtować pewne postawy i uczyć. To jest wyzwanie w końcu także do biznesu, który również musi się otwierać na współpracę z uczelniami, który być może musi umieć zainwestować w tą relację, musi też umieć zainwestować w relacje z małymi i średnimi firmami, z którymi właśnie wspólnie może wypracowywać pewne innowacyjne rozwiązania. Wracała też kwestia innowacji społecznych. One są ważne dlatego, że komunikacja i ta zdolność do dialogu, zdolność do budowania partnerstwa, to też jest pewna innowacja społeczna i to jest jakby jeden aspekt, a druga kwestia tego, że coraz częściej musimy rozwiązywać skutecznie problemy społeczne i na tym nasza uwaga powinna się koncentrować. Na pewno taką istotną konkluzją z naszej dyskusji było to, że potrzebujemy usprawnienia państwa, które jest pewną przeszkodą dla rozwoju, dla poszukiwania i wdrażania nowych rozwiązań. Być może nawet powinniśmy sobie powiedzieć, że mamy kryzys w tym obszarze, ale po to, żeby właśnie uruchomić myślenie o koniecznych zmianach. A ten kierunek zmian, który był proponowany, to też budowanie partnerstwa pomiędzy czynnikiem publicznym, pomiędzy administracją a partnerami społecznymi, wchodzenie w takie układy, gdzie właśnie trzeba wspólnie realizować te działania. To tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja sprawozdawcom przypomnę, że mamy taką fajną osobę, która nam przypomina o czasie. Właśnie. To będę się patrzał. Szczególnie uważnie. Chciałem przede wszystkim podziękować wszystkim uczestnikom panelu Polska, ekspansja na Europę i świat, czy jak to zrobić. Mieliśmy świetną, bardzo bogatą dyskusję, czy jak to zrobić, więc na pewno tak. Mnożnik nakładu wysiłku na budowanie udziału w rynkach zagranicznych jest bardzo dobry, bo on jest potem źródłem napędzania u nas wewnętrznych, prawda, w kraju procesów rozwojowych. Więc na pewno tak. Rozmawialiśmy o tym jak. Rozmawialiśmy o tym, jak zdobywać rynki, czyli zaufanie tych, którzy od nas kupują nasze produkty i usługi. W panelu brały udział takie przedsiębiorstwa jak Solaris czy PESA i wszyscy się cieszymy i jesteśmy dumni z ich osiągnięć.
zdobywaniu właśnie zaufania i to w wielu, wielu, wielu krajach. Rozmawialiśmy o tym, jak zdobywać ludzi, bo przedsiębiorstwa są stworzone przez ludzi, a zwłaszcza ich umiejętności i tego, co niosą ze sobą, umiejętności budowania kontaktów, budowania innowacyjnych rozwiązań, bardzo potrzeba. I to tych, którzy się uczą, którzy się uczą w Polsce i tych, którzy są za granicą. Rozmawialiśmy o wielowątkowych inicjatywach w tym zakresie, które się toczą i które się będą dalej rozwijać, tak żeby absolwenci polskich i zagranicznych uczelni trafiali do tych czołowych przedsiębiorstw, które są lokomotywami i będą lokomotywami wzrostu w ogóle gospodarczego, a w szczególności wzrostu naszego eksportu, tak jak to robi KGHM, jak Państwo wiedzą, który prowadzi bardzo agresywną, rozsądną, zrównoważoną, ale bardzo agresywną i udaną strategię ekspansji zagranicznej, czy tak jak to robi Selena, która też przedstawiała sposób swojego rozwoju. Ale żeby zdobywać ludzi i wiedzę, potrzebna jest szersza oferta, potrzebny jest projekt, potrzebne jest jakieś marzenie, potrzebna jest wreszcie otoczenie, a krótko mówiąc kultura, która stanowi o tym, że ludziom się chce akurat z nami, z Polakami w polskich przedsiębiorstwach pracować i rozwijać. I o tym, żeśmy bardzo długo i myślę bardzo ciekawie rozmawiali. Te pieniądze, które są wydawane na promocję polskiej kultury, warto, żeby były jeszcze większe, bo zwrot wydaje się jest bardzo, bardzo dobry na takiej inwestycji. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu, Robert Firmhofer, jestem dyrektorem Centrum Nauki Kopernik i miałem wielką przyjemność i satysfakcję być moderatorem sesji Oddolny Przewrót Kopernikański w Edukacji, na ile to możliwe i jak to robić. Zadaliśmy sobie pytanie dosyć fundamentalne, powiedziałbym, podczas tej sesji, ale dzięki znakomitemu gronu panelistów i świetnej dyskusji z udziałem niemal wszystkich uczestników sesji, udało nam się dosyć zgodnie zdiagnozować kilka takich kluczowych obszarów. Właściwie pierwszy z nich to jest skupienie się, przeniesienie uwagi z przedmiotu na ucznia i sam proces uczenia się. Proces uczenia się, który angażuje ucznia, który go motywuje, który wykorzystuje jego naturalne talenty, na nich buduje, a słabe strony wspiera. W tym procesie uczenia się bardzo ważny jest także nauczyciel. Nauczyciel nie uczy, ale nauczyciel pomaga się uczyć. Wiarygodny nauczyciel to jest taki, który również się uczy, więc środowisko wspierające proces uczenia się powinno dotyczyć zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Powinno ich wszystkich obejmować. Mówiliśmy o tym, że odnosząc się do tych podstawowych problemów, o których mówimy podczas kongresu, deficytu zaufania społecznego, jak i jednych z kluczowych problemów związanych z postawami, że szkoła jest dobrym miejscem, żeby na ten problem odpowiedzieć. Szkoła jest skutkiem tego, jest odzwierciedleniem tego, ale również jest źródłem tego. Więc w tym sensie od szkoły równie dobrze możemy zacząć. Szkoła osadzona w środowisku lokalnym, szkoła, która buduje mosty pomiędzy swoimi murami a instytucjami na zewnątrz szkoły, to jest ten model, który już funkcjonuje w bardzo wielu szkołach lokalnych, ale także w dużych miastach. Ważne są zarówno organizacje pozarządowe, które mogą to wspierać, jak i samorządy, które mają pewne narzędzia, żeby te mosty budować. Szkoła również, proszę zwrócić uwagę na pewne lustrzane odbicie, mamy relacja dyrektor-nauczyciel, jest odzwierciedlana w relacji nauczyciel-uczeń i potem w relacji uczeń-inni uczniowie. To musi być pewien integralny proces, pewien organizm, który łączą wspólne te same cechy. Wybrzmiał także piękny głos młodzieży w tej sesji, nie tylko głos osób dorosłych. I w tym głosie młodzieży, obok szacunku dla pracy nauczycieli, zabrzmiało pragnienie, żeby szkoła była wciągająca, żeby szkoła angażowała, żeby szkoła oferowała możliwość jakiegoś samodzielnego doświadczenia. Doświadczenia wspólnie z innymi, ale osobistego bardzo. I takie szkoły oczywiście również były. Pytanie, na które po tej sesji nie znaleźliśmy jednoznacznej odpowiedzi, brzmi: gdzie jest szklany sufit? Czy szklany sufit to jest system i ten przysłowiowy
symboliczne Ministerstwo Edukacji Narodowej, które ten system wprowadza, czy szklany sufit jest w nas? Na tej sesji było prezentowanych szereg inicjatyw, które pokazywały, że można w tym systemie robić fantastyczne rzeczy. Ale były też takie inicjatywy, których autorzy mówili, nie, to jednak jest przeszkoda, z którą my nie potrafimy sobie poradzić. I na koniec taka konkluzja, niezwykle budująca, kiedy porównuję tę sesję do ubiegłorocznej sesji. W zeszłym roku spotkaliśmy się z bardzo dużą ilością frustracji, głosów krytyki, głosów negatywnych. W tym roku mieliśmy bardzo dużo poszukiwania wspólnego, mieliśmy bardzo dużo pozytywnych treści i mnóstwo świetnych przykładów, mnóstwo entuzjastów. Więc to, co się pojawiło po kongresie, panie prezesie, to było pytanie, co dalej? Spotykamy się raz w roku, potrzebujemy społeczności. Raz w roku to jest za rzadko. Dziękuję bardzo. Witam Państwa, nazywam się Marzena Wojda, jestem dyrektorem programowym Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Miałam ogromną przyjemność być moderatorem sesji Obywatelska Modernizacja Polski, jak wykorzystać tę szansę. Główną konkluzją naszej sesji wydaje się, że jest zdanie, że prawdziwa modernizacja to budowanie na potrzeby swojego społeczeństwa, a nie tego, co o nas pomyślą inni. Trzeba patrzeć na to, co się dzieje lokalnie, a nie na to, jak jesteśmy postrzegani jako kraj. Ale jak to robić? To wydaje się może banalne, ale po prostu cierpliwie. Aktywności społecznej, obywatelskości, chęci zaangażowania się przez ludzi nie zbuduje się tak szybko jak stadionu. Więc bardzo dobry przykład małej gminy z Lubelszczyzny Adamów, gdzie pan wójt powiedział, że jest wójtem dwie kadencje. Wydawało mu się, że przez 2 lata uda mu się to wszystko poruszyć i będzie świetnie. Okazuje się, że jest wójtem drugą kadencję i nadal ma co robić. Zaczynał od jednej organizacji pozarządowej, w tej chwili ma ich kilkanaście. To nie jest takie proste i nie dzieje się tak szybko, jakbyśmy chcieli. Drugi warunek, że trzeba troszczyć się o to, żeby pieniądze nie wypierały kapitału społecznego, ale żeby pracowały razem z tym kapitałem. Duża ilość środków publicznych, z których korzystają organizacje pozarządowe, również środki europejskie, obłożone są takimi procedurami, że one w zasadzie uniemożliwiają skierowanie energii organizacji pozarządowych czy lokalnych aktywistów na meritum tego, co chcą robić, skupiają się na procedurach. Więc warto zastanowić się, czy te wszystkie procedury naprawdę są potrzebne, żeby pieniądze wspierały aktywność, a nie były przeszkodą w tej aktywności. Doszliśmy też do wniosku, że rolą organizacji pozarządowych, lokalnych inicjatyw jest wywoływanie, wzmacnianie aktywności obywateli, ale rolą państwa jest stwarzanie warunków do tej aktywności, niwelowanie przeszkód, usuwanie barier. To nie zawsze się dzieje i wiele takich głosów z sali usłyszeliśmy, które mówiły o tym, że te bariery są naprawdę bardzo duże i że jeżeli nie zmienimy czegoś w funkcjonowaniu państwa, nie wzmocnimy instytucji, nie spowodujemy, że procedury staną się prostsze, to ta aktywność obywatelska niestety nie będzie mogła przyczyniać się w istotny sposób do modernizowania kraju. Kolejny warunek to różnorodność. Siła jest w różnorodności i warunki do tej różnorodności trzeba tworzyć. Wtedy ta energia społeczna będzie miała też swoje ujście. I najważniejsza konkluzja, myślę, z tej sesji, trzeba się umieć nawzajem usłyszeć. Nie tylko słuchać, nie tylko rozmawiać, ale usłyszeć własne argumenty. Zarówno sektor społeczny, ale też ta strona władzy, czy strona samorządowa, czy rządowa. Jeżeli nie usłyszymy nawzajem własnych argumentów i własnych potrzeb, to chyba nie uda nam się dogadać i nie uda nam się Polski razem modernizować. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór Państwu, ja się nazywam Jacek Żakowski, moderowałem sesję Więcej spójności, mniej segregacji społecznej, jak to zrobić. No, muszę powiedzieć, że wniosek ogólny jest taki sformułowany przez pana ministra Dziekońskiego na koniec, moim zdaniem niezwykle trafnie, mianowicie, że mamy za sobą przełom. Przełom świadomości polegający na tym, że kiedy 20 lat temu zaczynaliśmy budować nowy system, to byliśmy tak zafascynowani wolnością,
że inne wartości nam znikły z oczu. Takie wartości właśnie jak na przykład równość czy spójność. Dziś je odnajdujemy, bo to już jest moja interpretacja, jak mi się wydaje. Już wiemy, że wolność kreuje nierówności, a nierówności kreują niewolę. I zdając sobie sprawę z tego cyklu, próbujemy szukać systemu, rozwiązań dających szansę na mniejsze nierówności. One w kilku sferach są bardzo widoczne. Pani profesor Lipowicz zwróciła uwagę zwłaszcza na nierówności szans życiowych w różnych dziedzinach i podniosła potrzebę świadomego budowania mieszanki społecznej. I w sensie przestrzennym, tam gdzie myślimy o miejscach zamieszkania i w szkołach i w służbie zdrowia, no i w ogóle w sferze publicznej. To rozchodzenie się społeczeństwa, które jest coraz bardziej widoczne w wielu sferach, ono nie musi mieć związku z różnicami dochodowymi, ono często ma związek z różnicami w dostępie. Dostęp jest kluczem do sytuacji. Profesor Roman Dolata opowiadał o tym, jak szybko postępuje i radykalnie rozwarstwienie szans edukacyjnych na poziomie gimnazjalnym. To były naprawdę poruszające dane, zwłaszcza kiedy uczyni się przedmiotem analizy dane dotyczące gimnazjów w miastach dużych, czyli od 100 tysięcy w górę. Tam rzeczywiście gimnazjum stało się instrumentem bardzo silnej selekcji społecznej, zbudowanej w dużej mierze, opartej w dużej mierze na kryteriach klasowych, zwłaszcza tam, gdzie warunkiem przyjęcia do lepszych gimnazjów są egzaminy z języka obcego, którego znajomość jest silnie skorelowana z dochodami. Pan minister Grabowski podkreślał, że dla równości bardzo ważna jest przejrzystość dochodowa i majątkowa. Powoływał się na przykład skandynawski. Oczywiście tu mamy silną barierę kulturową, żeby aż taką przejrzystość uzyskać, ale coś trzeba w tej sprawie robić, bo inaczej emocje społeczne będą blokowały proces modernizacji i reform. Pan poseł Wipler szczególnie uwagę na nierówny dostęp do prawa, do sądów, ale także do usług komorniczych, na przykład dla osób niezamożnych, próbujących odzyskać niewielkie kwoty. Komornicy po prostu nie chcą tego realizować. No, takich przykładów podawał wiele. Rafał Woś dwie dziedziny wskazał, które też były bardzo istotne. Jedna to praca, gdzie narasta problem nierówności. Już kończę. Też jestem czerwony. Jak ta kartka. Jedna to problem pracy, a drugi to opór wobec redystrybucji. Bardzo silny w Polsce, to nas odróżnia na tle i Europy, i innych państw. To tyle może na razie. W każdym razie mam wrażenie, że była to sesja, która pokazała skalę tego przełomu świadomości, jaki się w sprawie równości, równych szans i rozwarstwienia w Polsce dokonał w ostatnich latach. Dziękuję. Dzień dobry. Marcin Nowicki. Ja prowadziłem sesję pod tytułem Praca w Polsce. Jak zbudować lepszy rynek pracy? Proszę Państwa, 8. kongres i chyba już wszyscy wiemy, że największym skarbem Polski jesteśmy my sami, Polacy. Natomiast okazuje się, że tego skarbu kompletnie nie potrafimy wykorzystać. Marnotrawimy go na co dzień właśnie na rynku pracy, czy szerzej źle podchodząc do pracy. Wisi nad nami w ramach tego szklanego sufitu nawis niewykorzystanego potencjału ludzkiego, naszych talentów, naszych możliwości, naszych chęci, motywacji. Jeżeli popatrzymy na ten nawis, to widzimy tam przede wszystkim osoby bezrobotne i bierne. Widzimy tam
emigrantów, tych, którzy wyjechali za granicę. Widzimy kobiety, które nadal na rynku pracy mają znacznie gorszą sytuację od mężczyzn. Widzimy młodych absolwentów, widzimy niepełnosprawnych, widzimy również starszych, którzy przedwcześnie z tego rynku pracy odchodzą, czy wypadają, czy są wypychani. Ale także z innej perspektywy, patrząc na ten nawis, widzimy tych, którzy pracują poniżej swoich możliwości, poniżej swoich kompetencji, kwalifikacji, talentów czy aspiracji. Polska gospodarka okazuje się nie tylko nie potrafi tworzyć wystarczającej liczby miejsc pracy, ale nie potrafi tworzyć dobrych miejsc pracy. To jest powodem, dla którego między innymi młodzi Polacy tak chętnie wyjeżdżają za granicę. To są również ci, którzy nie mogą łączyć obowiązków zawodowych z obowiązkami rodzinnymi. I tu jest w tle wielki problem demograficzny i polityka prorodzinna naszego kraju. Co zrobić, patrząc na ten nawis? Tu wiele ciekawych głosów się pojawiło, ja powiem tylko o kilku. Przede wszystkim oczywiście w tym wymiarze takim tradycyjnym, instytucjonalnym, prawnym, uwolnić przedsiębiorczość, zlikwidować bariery, które tłamszą szczególnie małych przedsiębiorców, ale też systemowo ograniczają wydajność pracy, co powoduje, że my nadal zarabiamy mniej niż Niemcy czy Francuzi. My zarabiamy mniej nie dlatego, że my gorzej pracujemy, tylko dlatego, że systemowo wydajność pracy w Polsce jest ograniczona. Po drugie, w tym szerszym wymiarze, obok uczenia zawodów, kwalifikacji, kompetencji, my musimy zacząć uczyć Polaków rozpoznawania własnych talentów, własnych możliwości, własnych aspiracji, po to, żeby sami podmiotowo mogli kierować swoim rozwojem zawodowym i znajdować lepszą pracę. I po drugie, najważniejsze na końcu, i ten wątek jest wspólny dla wielu dzisiejszych sesji, dzielić się bardziej niż konkurować. Dzielić się pracą, dzielić się bezrobociem, dzielić się wypoczynkiem, czyli zmienić paradygmat, który obowiązuje na rynku pracy. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, Piotr Zbieranek, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Moderowałem sesję Miasta przyjazne mieszkańcom, jak uczynić je dobrym miejscem do życia. W skrócie trzy pytania i trzy odpowiedzi. Może nie aż tak konkretne, ale wydaje mi się, że zarysowujące pola, o których dyskutowaliśmy. Więc po pierwsze, czym jest przyjazne miasto? Jawi się ono jako miejsce uwolnione od tych bolączek, które obecnie je trapią. Więc tych oczywiście bolączek jest wiele. One dotyczą takich obszarów jak między innymi włączenie mieszkańców we współdecydowanie o mieście, a skończywszy na takich problemach jak przestrzeń publiczna, czy w ogóle przestrzeń miasta, w tym także przestrzeń publiczna i tego, w jaki sposób ona obecnie wygląda. Drugie pytanie brzmi, kto powinien decydować o mieście jako takim, o jego kierunku rozwoju, o tym, w jaki sposób powinno wyglądać w przyszłości. No tu wydaje się odpowiedź prosta, wspólnota samorządowa. Oczywiście, czyli samorząd wspólnie z mieszkańcami. Problem polega na tym, że tak naprawdę ciężko jest znaleźć takie rozwiązania, które umożliwiają mieszkańcom to, żeby faktycznie we współdecydowaniu brali aktywny udział wszystkim mieszkańcom. Trzecie pytanie. Jak zmieniać miasto? W sensie, jakie mechanizmy wykorzystać do zmiany? Więc tutaj można wyróżnić dwa takie mechanizmy. Z jednej strony są to regulacje formalne na poziomie centralnym i na poziomie lokalnym i jednocześnie samoregulacje. Jedne bez drugich, jak niektórzy zauważali, tak naprawdę nie mają racji bytu, one nie będą funkcjonować. W sensie bez tego samoregulacji, czyli bez zmiany naszych postaw, zachowań, tak naprawdę regulacje mało dadzą. Z drugiej strony nawet przy najlepszych samoregulacjach jednakże jeżeli te regulacje nie zostaną zmienione, które w pewien sposób psują to nasze życie wspólnotowe, to także może nie zadziałać. Więc tak kończąc, wydaje się, że kluczem do tego, żeby faktycznie zmiana polskich miast zaszła, jest świadomy obywatel. Czyli jednak ta sfera samoregulacji, która w pewien sposób uzupełni regulacje. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Piotr Łukowiński, niezależny konsultant i
Pracuję jako pełnomocnik Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego w sprawach ekonomii społecznej. Proszę Państwa, mam dla Państwa rozwiązanie na wszystko, bo myśmy rozmawiali na temat konfliktu jako dobro ogólne wspólne. Na przykład, jak zapobiec bijatykom młodych ludzi, którzy przed zabawą na wsi robią to, co robią? No jedna z gmin polskich to wymyśliła. Nauczyć panów młodych tańczyć. No tak, tańczyć, proszę Państwa. Czyli jak to jest? Mamy w konflikcie, proszę Państwa, system. Jest to zorganizowany chaos, z którego trzeba umieć wybrnąć. A więc teraz kilka wniosków z tego, co było powiedziane na bardzo licznym panelu, gdzie myśmy się nie skonfliktowali, więc to było dla mnie bardzo żałosne, bo myślałem, że będziemy mieli jakiś przykład, będzie karetka pogotowia i że dojdziemy do czegoś na przykład naprawdę poważnego. Nie, ale to żartem, proszę Państwa. Poczucie bardzo mocne wśród ludzi, którzy rozmawiali ze sobą, że w Polsce jest inaczej, bardziej oryginalnie, bardziej trudno. Okej. Okay. Jest wiele pracy z doświadczeniem nad konfliktem jako pozytywny objaw rozwiązywania różnych kwestii. Przedstawiano nam cały szereg przykładów, w jaki sposób można, powiedzmy sobie, zarządzać konfliktem. Natomiast porównanie sytuacji w korporacjach, a porównanie sytuacji do społeczeństw, okazuje się, że nie wszystko jest przekładalne i nie wszystko jest możliwe. A więc jednym z zasadniczych elementów, które wyszło jednak z tego, to jest, że jeżeli my w konflikcie nie mamy jakiejś podstawy wspólnego zaufania, nad konfliktem pracować nie można. Natomiast głównym wnioskiem dla mnie tego warsztatu było, że szacunek, możliwość usłyszenia głosu drugiego jest absolutnie podstawowym w jakimkolwiek rozwiązywaniu konfliktu. I tutaj wracamy do naszych koleżków, którzy pod balem na wsi się biją zamiast coś innego robić. Jak zrobić, żeby ewentualnie dojść do jakiejś zmiany, żeby takie bardzo zatwardziałe pozycje konfliktowe mogły być zmienione. A więc trzeba doprowadzić do tego, żeby sytuacja psychologiczna adwersarzy się zmieniła w jakiś sposób. Opowiadano nam, że w jakiejś firmie dwóch panów bardzo się sprzeczało na temat czego i każdy bronił swego. Konsultant poprosił, żeby zrobić krótkie spotkanie tylko z prezesem i z tymi dwoma panami i się okazało, że przy braku innych osób, żeby nie stracić twarzy, można było dojść do porozumienia. I proszę Państwa, jeszcze dwa elementy. Waga słów i narracji. Słowa, czyli ten potok, który my stąd wydajemy, są absolutnie kluczowym elementem w konflikcie. Jeżeli byśmy umieli lepiej sobie opowiadać, jak to działa, to byśmy mogli lepiej z konfliktu wybrnąć. Mam, proszę Państwa, cztery małe próby rozwiązania. Po pierwsze, sprawdzić, czy są warunki rozwiązania konfliktu. Po drugie, wyrzekać się języka ty i ja, tylko próbować inaczej inaczej rozmawiać. Jeżeli oskarżamy, to są ciosy. Psychologia nam mówi, że my to odbieramy jako cios, a więc się bronimy. Ten język, te słowa są absolutnie święte i owszem, trzeba taką maleńką dystrakcję wprowadzić, żeby móc dojść do czegoś. Czyli chodzi nam o jakość, o synergię, o talenty, no i nie zapomnienie o tej młodzieży, o której nam przedmówcy mówili, czyli o pokoleniu Y, jak ich ściągnąć. Ja od siebie chciałem dodać jedno słowo, proszę Państwa. Od kilku tygodni się spotykam z nowym słowem pochodzącym z bardzo różnych miejsc, od pracownika socjalnego, od wójta, od różnych urzędników, od mieszkańców, to słowo jest estetyka. Mówiono mi o estetyce pracy socjalnej, mówiono mi o estetyce relacji między ludźmi. Mnie to zaskakuje, ja tego przedtem w takich kategoriach nie słyszałem. Dziękuję Państwu bardzo. Ja miałem przyjemność być moderatorem sesji Drogi do lepszego państwa. Lekcje z historii. I tam z wielu głosów, z wielu epok, bo dyskusja była bardzo burzliwa z kolei i bardzo ciekawa, staraliśmy się wyciągać wspólny mianownik. Ja o kilku takich elementach, które udało nam się do wspólnego mianownika sprowadzić, opowiem. Więc kluczowa lekcja z historii, którą wyciągnęliśmy, to jakość polskich instytucji.
jakość polskich instytucji, a raczej jej brak, zgubiła nas w dużym stopniu w XVI, w XVII wieku, a trochę za późno obudziwszy się w czasach Konstytucji 3 maja, nie byliśmy już w stanie uratować państwa. Później, dzięki odzyskaniu niepodległości, mieliśmy tylko krótko czas na budowę własnych instytucji i udało nam się to już dużo lepiej, ale na skutek bardzo negatywnego splotu okoliczności tę niepodległość utraciliśmy. Dzisiaj na pewno żyjemy w dużo lepszych, dużo łatwiejszych czasach i znowu jakość instytucji decyduje o przewagach konkurencyjnych lub ich braku w kontekście konkurencji międzynarodowej i jak będziemy determinowali naszą przyszłość. Wiele refleksji historycznych dotyczyła też współczesności w kontekście gospodarki i budowy takiej gospodarki, która opiera swoją produkcję, swoje usługi o usługi i towary o wysokiej wartości dodanej. Tak jak w XVII, XVI wieku chwaliliśmy się zupełnie niesłusznie, w sensie nie powinna to być przyczyna do zadowolenia, że byliśmy spichlerzem Europy. Tak samo dzisiaj czasami cieszymy się może na za bardzo z tego eksportu prostych, właściwie prosto przetworzonych towarów. I cały czas brakuje nam tego, żebyśmy byli w stanie iść wyżej na tej drabinie produktów o wartości dodanej. Jeden z prelegentów przytaczał cytat z XVII wieku, kiedy szlachcic się chwalił, że nawet szpilki nie ma na sobie polskiej, prawda? Bo wszystko zaimportował. A zboże do Gdańska szło i handlowali nimi Holendrzy. No, trudniej sobie wyobrazić gorszy model gospodarczy. Dzisiaj na pewno jesteśmy w lepszym położeniu, ale to dbałość o promocję dóbr o wysokiej wartości dodanej jest niezwykle ważna. Wtedy i teraz nieumiejętność akumulacji kapitału. Przecież my jesteśmy cały czas krajem, który od 25 lat ma deficyt na rachunku bieżącym. To znaczy, że my oszczędzamy mniej niż wydajemy. To znaczy, że bierzemy kredyt, to znaczy, że będziemy musieli spłacić ten kredyt kiedyś i cały czas spłacamy od niego odsetki. My się cieszymy z funduszy europejskich, który jest per saldo tam pi razy drzwi 35 miliardów rocznie, a łącznie w odsetkach od kapitału, w dywidendach, prawda, wypływa około 80 miliardów. Polacy kiedyś i teraz byli pracowici i to nie chodzi o naszą niewydajność, naszą niepracowitość, tylko żeby nasze państwo było sprytniej ułożone. Bo ostatnia taka konkluzja, którą chciałem przytoczyć jako wspólny mianownik, jest bardzo smutna, ale bardzo ważna. Mianowicie, tak jak nieobecni nie mają racji, tak samo słabsi nie mają racji. I jak Fryderyk Pruski psuł polską walutę i pustoszał nasze skarbce i naszą gospodarkę w XVIII wieku, kiedy jeszcze teoretycznie mieliśmy swoją gospodarkę. Tak samo dzisiaj musimy być bardzo czujni, bo wszystkie rozgrywki wokół CO2 pokazują, że kto inny realizuje tutaj swoje interesy, a my w dużo mniejszym stopniu. Nieobecni nie mają racji, słabsi nie mają racji. Powinniśmy budować na pewno konsensus wokół instytucji i rozwiązań, które będą służyły sile naszej gospodarki. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę Państwa, serdecznie dziękuję wszystkim moderatorom za wspaniałe poprowadzenie tych panelów. Widać, że to były udane panele. Widać też progres w tej kulturze debaty, którą mamy jako kongres. I dziękuję za bardzo dobre sprawozdania również.